Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w nowej serii Tym Razem z gry Shadow Empire. Co to jest za gra? No jest to gra strategiczna, chociaż w zasadzie można by ją nazwać bardziej grą bitewną, ponieważ no bardzo dużym aspektem tej gry jest strategiczne i taktyczne planowanie ruchów naszych wojsk. Można ją troszkę też przyrównać, ale tak bardzo słabo do cywilizacji, gdzie odkrywamy teren i w zasadzie no gramy na. będąc jedną z takich właśnie cywilizacji, która tutaj się nazywa reżimem. I w, na planecie, krótko mówiąc. Natomiast mechaniki tej gry są na tyle odmienne od cywilizacji, że no, może nie warto tak jakby bezpośrednio przyrównywać do tego. Gra jest bardzo skomplikowana, dlatego też myślę, że pierwsze jeden czy dwa odcinki będę starał się Najpierw bardzo dużo wyjaśniać rzeczy, przynajmniej tyle, ile udało mi się nauczyć i dowiedzieć trochę grając w tą grę. Natomiast później może ruszymy bardziej dalej jakoś z takimi aspektami no już rozgrywki. Dlatego, że chociaż nie będę starał się wyjaśniać wszystkiego, bo jak próbowałem to wszystko wyjaśniać na streamie, to, to jakby zajęło mi to półtorej godziny, sam początek. Więc będę się starał teraz może troszkę streszczać i raczej wyjaśnić rzeczy takie, które są akuratnie potrzebne w danym momencie do zrozumienia tego, co, co robię, dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje. Muszę skupić się, wydaje mi się, że muszę skupić się troszeczkę właśnie na takich wyjaśnieniach, dlatego że. Sam oglądając na samym początku jakieś gameplaye z tej gry, nie bardzo rozumiałem o co chodzi. Dopiero jak oglądałem szereg tutoriali, i tak dalej, to zacząłem w końcu rozumieć decyzje osób grających w tą grę, które podejmowały. W związku z czym, no też tutaj będę starał się przynajmniej osobom, które nie znają tej gry, no zapewnić takie minimum informacji, które pozwolą śledzić tą rozgrywkę. Mam nadzieję. Oczywiście, jeżeli są osoby, które doskonale znają tę grę, to, to będę wdzięczny też za różnego rodzaju komentarze. Aczkolwiek nagrywać będę raczej na zapas tutaj tą serię. No może z jakimś większym lub mniejszym wyprzedzeniem. Więc no nie zawsze będę w stanie oczywiście w następnych odcinkach uwzględnić pewne. Pewne komentarze. Dobrze. Na samym początku spróbuję omówić troszeczkę świat tej gry, ponieważ w manualu dostępnym do gry jest bardzo no, dużo miejsca poświęcone na całą historię świata i w ogóle. Mm, Całej, można powiedzieć, takiej losu w cywilizacji ludzkiej, która w zasadzie może nie ma wielkiego wpływu później na rozgrywkę, ale dodaje troszeczkę smaczku i takiego fabularnego tła do całej rozgrywki. Więc, generalnie rzecz biorąc, rzeczy dzieje się w bardzo, bardzo odległej przyszłości. Ziemia w pewnym momencie, jakby ludzie po, po wielu różnych jakichś tak epokach wojen, dominacji korporacji wyruszyli na podwój kosmosu i w pewnym momencie została jakby utworzona już taka galaktyczna republika kierowana przez Senat. Coś w stylu takiej republiki z Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek no, ja bym tutaj tego tak bardzo nie przyrównywał. Sama Ziemia i chyba Układ Słoneczny zostały w trakcie jakichś tam zawirowań nawet zniszczone, w związku z czym żyjemy właśnie w takich bardzo przyszłych czasach. Natomiast nie żyjemy w czasach świetności tej republiki, tylko żyjemy w zasadzie po upadku tej republiki. Akcja dzieje się po upadku tej republiki, ponieważ w pewnym momencie republika zaczęła rozciągać się tak daleko, że nawet z najnowszym napędem Warp podróż z jednego krańca na drugi krańc zajmowała ponad 20 lat, co doprowadziło do tego, że no lokalne senaty musiały jakby przejmować część kontroli i część... No, zadań, które były związane z transportem, dostarczaniem dóbr pomiędzy planetami. Planety były specjalizowały się w różnych rzeczach, jedna była bardziej rolnicza, druga bardziej przemysłowa i tak dalej. No, i to wszystko generalnie rzecz biorąc, w pewnym momencie coś złego nastąpiło, że nastąpiły jakieś ruchy izolacjonistyczne, no i cały ten handel i ta wymiana się załamało, co doprowadziło do wojen o zasoby, no i generalnie takiej galaktycznej wojny, która tutaj jest nazywana, jeżeli dobrze to pamiętam, Desolation War. Ta wojna galaktyczna doprowadziła do tego, że w zasadzie no, ta, to, to imperium galaktyczne, republika upadła, nie ma już podróży kosmicznych, i ludzie walczą o przetrwanie na poszczególnych planetach, na których się znaleźli. Przy czym no, te planety w różnym stopniu były, są do, były dotknięte tymi wojnami galaktycznymi. No i my właśnie lądujemy na jednej z takich planet, gdzie no, staramy się troszeczkę jakby no, podbić przede wszystkim tą planetę, a z drugiej strony odzyskać zdobycze nauki, które zostały utracone. Więc cała rzecz dzieje się generalnie na planecie, cała akcja. Oprócz nas są też inne reżimy. No, one są tutaj nazywane reżimami, w innych grach są nazywane cywilizacjami. I jeszcze krążą takie pogłoski, że w epoce świetności imperium, jeden z czy republiki, jeden z przywódców jakby przesłał swoją świadomość do rodzaju chmury, później się z tego zrobiła jakby jakaś sztuczna inteligencja. i Niektórzy nie mają, że ta sztuczna inteligencja miała wpływ na upadek tego, tego całego galaktycznego imperium. Jak było? Nie wiemy. My musimy w tym momencie skupić się podczas tej gry na przetrwaniu i na no, podbijaniu innych, jakby na no, podbijaniu planety, odzyskaniu tego poziomu cywilizacyjnego. Gra, tak jak mówiłem, jest grą strategiczną i tutaj, tak bardzo krótko mówiąc, bo ja będę jeszcze później, może jak już przejdziemy do właściwej gry, omawiał poszczególne aspekty, składa się no, w bardzo dużym stopniu z kierowania wojskami różnego rodzaju podbojami, przy czym to kierowanie wojskami jest troszkę bardziej skomplikowane niż w jakichś grach typu cywilizacja, ponieważ wchodzi tutaj w grę bardzo ważny aspekt logistyki i zasobów i tak dalej, zaopatrzenia dla tych jednostek, Zarządzamy naszym reżimem, ale też nie w sposób taki bezpośredni, tylko w zasadzie my kierujemy, można powiedzieć, mamy zespół ludzi, tak zwanych liderów, przywódców różnego rodzaju, czy to wojskowych, czy ministrów, czy jakichś gubernatorów, którym po prostu przydzielamy pewne zadania i oni jakby sami tam pewnymi rzeczami kierują. Generalnie mamy pod sobą jakiegoś różnego rodzaju ministerstwa. Do naszych zadań należy podejmowanie różnego rodzaju takich decyzji, które wpływają na to, czy, czy utworzymy takie, czy nie inne ministerstwo, albo przydzielimy taki, a nie inny budżet dla tych ministerstw. Zarządzanie ludźmi, właśnie tym personelem, jest bardzo ważne, zarządzanie tymi, podejmowanie tych decyzji jest bardzo ważne. No i rozwijamy też oczywiście infrastrukturę, która daje nam różnego rodzaju zasoby. To tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne, można powiedzieć, aspekty tej gry. Myślę, że wystartujemy sobie nową grę. Natomiast. Nowa gra też, no właśnie nie wiem, w tym odcinku możemy nawet nie dotrzeć do, do nowej gry, do pierwszej tury, bo po, po drodze czeka nas generacja planety. Ja będę starał się omawiać mniej więcej tutaj tę generację planety, po to, żeby pokazać też wam bogate możliwości, które, które tutaj pozwalają nam na w zasadzie ukierunkowanie rozgrywki na różne odmienne aspekty odmienny sposób w zależności od tego w jaki sposób sobie wygenerujemy tą planetę to będziemy się zmagać z różnymi z różnego rodzaju in, problemami odmiennymi od siebie. Grafika w tej grze nie jest może jakoś tak bardzo dobra, ona jest taka bardzo uproszczona, natomiast aspekt strategiczny i te mechanizmy, mechaniki gry są bardzo, bardzo głębokie i one się przenikają na wielu różnych poziomach. Więc, więc gra jest skomplikowana, krótko mówiąc. Pierwsza rzecz, jaką mamy do wyboru, to jest wybór typu planety, którą, na której wylądowaliśmy, krótko mówiąc, no bo ponieważ Republika składała się z różnego rodzaju planet. Przy czym no, najprostsza planeta prawdopodobnie do, jest taka Siva Class, która no, w zasadzie jest bardzo przypomina Ziemię. Mamy też planety, możemy wylądować na Księżycu, który nie ma nawet atmosfery, co też determinuje pewne stopień trudności planetę, która jest złożona z lawy, bardzo dużo lawy, i tak dalej. Oprócz tego możemy oczywiście dać różne wielkości planety. Przy czym to jest tak: albo jest mała do normalnej, normalna do dużej, duża do super dużej. Ja wybiorę małą, dlatego że no, nie wiem, jak długi będzie ten gameplay, ile tych odcinków będzie. Natomiast im większą planetę wybierzemy, tym. Jakby komputer dłużej myśli między poszczególnymi turami, bo ma więcej e, różnego rodzaju innych cywilizacji, reżimów, którymi musi kierować. Więc na początek sobie wybierzemy taką małą planetę, która de facto nie jest taka mała. E, no i zagramy sobie kla, e, klasą planety może e, Medusa klas To jest mniej więcej podobna do Ziemi, tylko że m, zawiera jakby obce formy życia. Później mamy do wyboru historię planety, która jakby determinuje też stopień trudności, to znaczy, może to być jakiś heaven of calm, czyli planeta była relatywnie mało dotknięta tymi wojnami. Albo możemy wybrać, że planeta była bardzo dotknięta. Ja sobie wybiorę właśnie, że była bardzo dotknięta konfliktami w trakcie tych wojen. W związku z czym możemy oczekiwać bardziej niebezpiecznych przeciwników komputerowych. Oprócz tego, możemy sobie włączyć jeszcze Alien Life, czyli obce życie. Natomiast nie wiem, czy to, jak to się ma do tej planety, tych Meduza Klas. Generalnie rzecz biorąc, mam za sobą gdzieś koło 15 godzin tej gry, a żeby doskonale tą grę poznać, to trzeba pewnie mieć 1000-2000 godzin, więc też mój tutorial będzie z reguły troszkę taki uproszczony. No, znaczy, Będę starał się mówić to, co wiem, a nie tego, to, to, czego nie wiem a nie wiem, jeszcze bardzo dużo rzeczy. Więc będę też odkrywał z wami razem pewną, pewne rzeczy. Także tutaj mamy, mamy taki wybór historii planety, a następnie przechodzimy do opcji generacji planety. Przede wszystkim możemy sobie oczywiście, jak ktoś nie chce tego robić, po prostu wskoczyć od razu do gry i automatycznie wszystko zostanie wygenerowane. Ja, żeby wam pokazać tą bardzo szczegółową generację planety, włączę Detailed Planet Generation. Fog of War włączam kompletną... Po po kolonizacji, dlatego że dzięki temu będziemy widzieć na etapie generacji planety przynajmniej geologię tej planety, jak, jak, jaka jest ukształtowana. Jeden gracz. Planeta jest podzielona na strefy, więc możemy zacząć z różną liczbą stref. Ja wybiorę pojedynczą strefę, czyli mamy jedno miasto, które jest jakby centrum danej strefy. Dla początkujących zalecane jest, żeby liczba początkowych armii, żeby była przynajmniej jedna armia dla strefy, czyli no, krótko mówiąc w naszym przypadku jedna armia. Ja zostawię tylko e, armię typu milicia, czyli takie siły pospolitego po ruszenia można powiedzieć. E, troszeczkę jest to dzięki, przez, ty, przez to trudniej, ale z drugiej strony e, no, ja lubię zaczynać od początku, bo wtedy wiem, że e, dlaczego coś robię i, i, i dlaczego na przykład buduję taką, a nie inną armię. Story modules to są trzy różne takie moduły, które dodają do, dodatkowe aspekty fabularne. Na razie nie będę się tutaj, można to wyłączyć równie dobrze bez tego grać. Tech Level to jest poziom technologiczny po, tym, po tej wojnie. Wybieramy sobie najmniejszy z tego samego powodu, co wybór e, tych armii, aczkolwiek dla początkujących jest zalecany wyższy poziom technologiczny. Ja, tak jak mówię, wolę odkrywać wszystko jakby od początku, więc. więc więc tak to ustawiam. Włączamy siły powietrzne to jest taki najnowszy dodatek do tej gry, który chyba jeszcze jest w trakcie rozwoju nie do końca, może kompletny. Szybkość rozwoju normalna. Poziom organizacji zostawiamy tylko Supreme Command Council to jest, można powiedzieć, takie, bo. Najwyższa Rada dowodzenia to jest jedno z ministerstw, z którym, z którym zaczynamy, i najlepiej zacząć z jednym ministerstwem, dlatego że wszystkich jest osiem różnych ministerstw, które odpowiadają za różne rzeczy. Znaczy, ja to nazywam ministerstwo tak dla uproszczenia. Natomiast Lepiej jest po prostu w razie potrzeby sobie jakby uruchamiać dane ministerstwo takie jakie potrzebujemy, a nie takie nie wszystkie naraz. Poziom trudności ustawię mimo wszystko regular plus zwiększenie czasu dla komputera, co zwiększy poziom trudności. Może się to skończyć oczywiście tym, że bardzo szybko skończymy, ale to też może będzie ciekawe. Reszta w zasadzie to, jest, to, są, to są jakieś takie uproszczenia, których nie musimy w tym momencie tutaj sobie włączyć. No i dobra, przechodzimy teraz do generacji planety. W pierwszym momencie generujemy planetologię czyli jak daleko jest od Słońca, grawitacja, temperatura i 1001 różnych przechylenie i tak dalej. Nie jest do końca w manualu i w, powiedzmy tutaj gdzieś wyjaśnione, co, na co to ma wpływ. Natomiast ja oglądając różne, różne filmy i poradniki, no mniej więcej parę rzeczy się dowiedziałem, że na przykład wiek planety. Ma wpływ na to, jakie formy życia na tej planecie będą występować. Jeżeli wiek planety jest młody, no to nie będziemy mieć nic poza bakteriami i jakimiś prostymi porostami. Jeżeli wiek będzie duży, no to będą duże zwierzęta, które, z którymi moim zdaniem gra jest ciekawie, ciekawsza, bo, bo przeszkadzają krótko mówiąc. E, odległość od Słońca, podobnie jak Ziemia, nachylenie i e, szybkość obrotu, to czy w ogóle nachylenie. E, Wpływa na ile pór roku będziemy mieć. Średnia temperatura 0,9. Mamy niewielką grawitację, więc się tak zastanawiam, czy ta niewielka grawitacja, nie wiem na co ma grawitacja. Ona będzie miała pewnie wpływ na siły powietrzne, na rodzaj silnika, który będziemy musieli używać do naszych samolotów. Ale ponieważ ja jeszcze nie, nie dotarłem do tego etapu, więc zostawiam tak jak jest. Będziemy się później z tym ewentualnie martwić. Pierwsza jest planetologia. Teraz możemy sobie mniej więcej zobaczyć, jak wygląda ta planeta. Ona jest złożona z takich heksów, troszkę jak w cywilizacji. Te cyferki, liczby, które tutaj widzicie, informują nas o opadach deszczu w tym momencie, w danym, w danym rejonie. Więc dzięki temu możemy się zorientować, czy na przykład będziemy mieć zapasy wody. Myślę, że geologicznie, góry, wszystko myślę, że to fajnie wygląda. Możemy to tak zostawić. Mamy 9% gór, 86% równin, 5% oceanów, tu jest prędkość wiatru, opady deszczu. Jak widzicie, mamy takie sezony: zima, późna zima, i tak dalej. W rejonach arktycznych temperatury średnie kształtują się minus 30 stopni, w tropikach plus 20 na no, antarktycznych też minus 30 stopni, co pewnie też determinuje różne tam rzeczy, ale to może nie jest tutaj tak bardzo istotne. Następnie generowana jest biosfera. No i teraz możemy w tym momencie zobaczyć, tu są różnego rodzaju informacje a propos składu, atmosfery, największe jego drapieżnika, czy jakieś zwierzęcia, różnych niebezpieczeństw, i itd. Ja bym sobie zobaczył przede wszystkim. Czy w ogóle mamy tutaj jakieś lasy? Są jakieś lasy widzę. Ale generalnie wygenerowała się nam troszkę taka, jakby pustynna widzę planeta. Czy to dobrze, czy to źle. No, lasy na pewno z punktu widzenia strategicznego czy taktycznego pozwalają lepiej ukrywać jednostki. Więc no zobaczmy, co się tutaj stało. Planet. Planeta posiada złożone organizmy ze szkieletami. Tu są jakie były różne ten. Mamy tak. Niebezpieczeństwa atmosferyczne. Znaczy, atmosfera nie jest idealna, bo bardzo mało tlenu jest. Nie wiem, jaki to ma wpływ. Pewnie w zasadzie większość żołnierzy, chyba na, nawet na najniższych poziomach, ma jakieś kombinezony takie specjalne, które pozwalają im przetrwać. Zagrożenie biologiczne, obcych form życia. To nie do końca wiem. Deadly. Nie wiem, czy to jest dobre. Bo tak początkowo myślałem, że to wpływa na mm, formy życia, które są na przykład niebezpieczne, ale nie wiem, czy to nie wpływa w tym momencie na bakterie, y, jakieś, jakieś różne wirusy. Więc spróbujmy sobie wygenerować jeszcze raz, żeby nie było deadly. Tory jest deadly. Może się nie da inaczej y, wygenerować. Farming Hazard, Toxic. Dobra, zostawmy ten, ten deadly, mniejszy, mniejsza z tym ten jest insidious czyli podstępne czy możemy czy są jakieś zagrożenia dla farm tworzenia farm żywności nie ma nie możemy jeść prawdopodobnie tych, tych zwierząt obcego pochodzenia myślę że nie będziemy się tym tutaj tak potraktujmy to, to troszeczkę jako taką no próbną rozgrywkę o nie mniej więcej fajnie to wygląda. Nie wiem, co to jest to tym kolorem takim zrobione. A to jest woda prawdopodobnie. Możliwe, że wylądujemy na super jakiejś toksycznej planecie, ale no zobaczymy. Można sobie jeszcze podejrzeć tutaj, no, które gatunki wymarły, które nie wymarły. Zobaczyć, jakie są największe. Największe powiedzmy tutaj. Rośliny. To jest, to jest w milimetrach, to jest 110 metrów jakieś, jakieś drzewo. Sea plants, y, nie mam w ogóle zwierząt. O, to ja bym wolał mieć jakieś zwierzęta. Toksyczną też bym nie chciał mieć planetę, spróbujmy jeszcze się pobawić tym. Czy mamy jakieś zwierzęta? Y, roślinożercy, wielkość 15 metrów. Y, tu są nie roślinożercy, tylko mięsożercy, 8 metrowe jakieś. Jakieś kraby i tak dalej. te, te to z rzeczy generalnie informuje tu na etapie generacji, jakie są, że tak powiem, ich atasy, statystyki, czy są groźne z ataku, defensy, obrony i, i szybkości poruszania się, ale myślę, że na tym etapie nie musimy w ogóle się tym zajmować. Zostawmy taką planetę. Następna rzecz to jest kolonizacja, i tutaj są bardzo ciekawe informacje. Po prawej stronie mamy w ogóle całą historię tej planety, czyli kiedy została skolonizowana, co się na niej działo. Można się na przykład dowiedzieć, że jakaś duża korporacja w tym roku otworzyła tutaj jakieś UCM Drive to jest pewnie rozwój powiedzmy jakichś tam napędów czy czegoś. Port kosmiczny został utworzony. Jakaś, jakieś wojska republikańskie coś tutaj przejęły, i tak dalej. Natomiast generalnie można powiedzieć, że 105 milionów przed wojnami liczyła ta planeta. Raczej nie było tutaj żadnej ekonomii związanej z żywnością. Było 4% wydobycia. 96% to było głównie oparte o, powiedzmy, usługi przemysłu. Czyli podejrzewam, że w trakcie wojny, no skoro były tylko usługi, a nie było generacji żywności i wydobycia zasobów, to się tutaj bardzo źle działo na tej planecie. No i 16 stref ta planeta sobie liczyła. No dobra, jak było, tak było. Teraz zobaczymy, co się stało po po wojnie. Po wojnie zostało milion tylko e, tych, e, tych, tych wszystkich e, mieszkańców, e, przy czym dzielą się oni na e, takie grupy. Scavengers to są, podejrzewam, takie grupy, które e, no, odzyskują e, złomiarzy, jak ja to nazywam, z tych pozostałości, z ruin, wszystko co mogą starają się przeżyć. E, hunters to są jakby chyba tacy to są chyba ludzie, którzy nauczyli się polować na obce formy życia. Bardzo dużo ich tutaj nie ma. Ridersi to są jakcyś tacy, no, no powiedzmy, matmaxowcy i farmerzy 18%. Można sobie poczytać, co tutaj mniej więcej na tej planecie się nam tutaj wydarzyło. Jakiś nuklearny opad też tutaj był. Może za trudną planetę sobie wygenerujemy. Może też tak być. Ale przynajmniej się odtworzyło generowanie żywności tutaj i farmy. Można sobie mniej więcej zobaczyć też tutaj po prawej stronie, co się tutaj działo w trakcie. Jakiś reaktor się stopił, jakiś szalony dowódca, przywódca zniszczył jakąś strefę i wszystkich zamordował wszystkich mieszkańców jakieś ok, okropne e, trzęsienie ziemi też coś zrujnowało jakiś religijny kult tutaj zaczął dominować no Widzimy, że w zasadzie lądujemy chyba na takiej super dziwnej planecie, więc ja myślę, że możemy zacząć. Zaraz sobie zobaczymy, co po prostu, czy będzie za trudno, czy nie za trudno. Samo to generowanie planety i to, gdzie wylądujemy, jest moim zdaniem ciekawe i nadaje troszeczkę nam takiego klimatu do tej gry. No i pozwala za każdym razem wygenerować odmienną rozgrywkę. Z podsumowania, generalnie warto sobie zwrócić uwagę, że zostało pół miliona, w zasadzie tam było coś milion, ale pół miliona przetrwało ludzi. Mamy trzy major reżimy to, to się nazywa trzy główne cywilizacje, jakby reżimy. Te główne charakteryzują się tym, że one aktywnie podbijają innych sąsiadów i to są nasi główni, można powiedzieć, oponenci. 17 małych reżimów to są różne mniejsze reżimy które zazwyczaj trzymają się swojego terytorium, e, oczywiście mogą nam wypowiedzieć wojnę i nas najeżdżać, ale raczej nie podbijają innych terytoriów, z tego co się przynajmniej zdążyłem zorientować. W związku z czym, e, no pierwszym naszym celem to zazwyczaj chyba jest właśnie podbić te mniejsze, dlatego że jak pozwolimy tym dużym podbić mniejszych, no to ci duzi będą jeszcze, wie, jeszcze zbyt duzi dla nas, krótko mówiąc zbyt mocni. E, no okej. Okay. Myślę, że zostawmy to tak jak jest. Zobaczymy sobie, gdzie wylądujemy. Mam nadzieję, że w jakimś ciekawym miejscu. A, jeszcze tak. E, jeszcze nazwa reżimu. Iron State. E, Iron State ładnie wygląda, ale ja nawiązując do naszych, że tak powiem, serii z Battle Brothers, bym tutaj dał. Bez, i, bez imienna kompania. Niech to będą potomkowie bezimiennej kompanii w przy świecie przyszłości. Bezimienna kompania. Nazwa w tym momencie przywódcy to będzie oczywiście kapitan. Prezydent. No dobra, jak z małej litery piszą prezydent, to kapitan też może być. Kolory sobie szybko jakieś takie ustawie. Nie ma, nie ma zresztą wielkiego znaczenia. Niebiesko-niebieskie, najlepiej. E, flaga w sumie. Widzę, że też za każdym razem inne flagi się tu generują. Aha, może dlatego, że inne reżimy przejmują te flagi. E, a weźmy takie powiedzmy trochę drzewcowate. Albo może takie, bo to przypomina trochę taką kompanijną rzecz. No, i dobra, to to jest w tym momencie takie ustawienia początkowe. No i teraz mamy oczywiście troszeczkę historii, że tutaj, no co, co się działo, że ludzkość się rozproszyła i po tych wszystkich no i stara się przeżyć i tak dalej i tak dalej. Teraz będziemy mieli do podjęcia trzy decyzje dotyczące polityki naszego imperium. Ja nie będę się w tym momencie skupiał na... Wybiorę je arbitralnie, natomiast później powiem, dlaczego tak zrobiłem i... Na co one mają krótko mówiąc wpływ. Pierwsze to jest wybór między trzema typami, można powiedzieć jakby takiej polityki: government, enforcement, commerce, czyli bardziej oparte na, na handlu, na rządach silnej ręki, czy na takim rządowych jakiś tych. Zaleca się, żeby wybrać na początek dla początkujących, commerce albo government, ja bym wybrał government. Następnie wybieramy hard, mind, feast, czyli prawo pięści, bardziej skupiamy się na, na umyśle. Albo na odwadze, powiedzmy, jakimś takim harcie ducha. Ja bym sobie wybrał tym razem na przykład hard ducha, bo to pasuje do bezimiennej kompanii. No i trzecia rzecz, wybieramy demokracja, merytokracja czy autokracja. Zalecany na początek jest, dla początkujących, jest demokracja. To tak naprawdę nie ma jakiegoś, znaczy ma wpływ na późniejszą rozgrywkę, ale nie taki bezpośredni, jakby się mogło wydawać. Myślę, że w następnym odcinku, bo teraz już mamy prawie pół godziny, zobaczycie, jak postaram się omówić mniej więcej, jak to, co z tego wynika, po prostu z tych naszych wyborów. Ok, runda pierwsza. Nie odnieśliśmy żadnych tych strat, nie, nie, nie załatwiliśmy żadnych innych wojsk. Mamy trzy decyzje, 56 raportów, które na nas czeka. Ale zobaczmy sobie tylko... Jeszcze mamy... Każda tura generalnie ma coś takiego jak takie, takie przerywniki, można powiedzieć, które pokazują takie główne wydarzenia, które się działy. Ja zawsze można sobie później, bo ta, te zakładki tutaj zostają, w tej zakładce wid podglądnąć, czy ewentualnie w zakładce his, HIS ma pełną historię, jeżeli możemy sobie taki replay zrobić, co się działo między turami. No tutaj jest oczywiście, że poprzedni przywódca... Jakby umarł, no i został, został pochowany, i teraz my w tym momencie przejmujemy stery. Niektórzy są zadowoleni z tego, niektórzy nie. No i co dalej? A następnie mamy informacja: tu są mniej więcej takie, jakby epoki. To można wyłączyć, ale to dodaje krótko mówiąc, takie dodatkowe bonusy co turę dla naszej cywilizacji. Nie wiem, czy też dla, że dla cywilizacji innych. Które są tutaj na, na planecie. Generalnie trzeba to traktować jako takie dodatkowe bonusy, które, które nam coś tutaj wspierają, nas troszeczkę na samym początku. W tym momencie są to ekstra polityka points, czyli dodatkowe punkty polityki, polityki, można tak powiedzieć. Co to jest, to, to wiecie się w następnym odcinku, więc to daje w tym momencie troszeczkę więcej nam pewnie możliwości wydawania decyzji, krótko mówiąc. W grze wykorzystuje się też pewien rodzaj takich kart. Te karty nazywają się tutaj Strata Gems, i one no to są takie jakby manewry, fortele, które możemy korzystając z punktów politycznych, czy z punktów powiedzmy takich jakby losu, wykonywać i one dają nam różne bonusy i pozwalają w pewien sposób tak jakby wpływać na poprzez takie jakby generowanie takich wydarzeń. Na to, co się dzieje w grze. Na razie nie będę tego tutaj się e, na tym skupiał, bo i tak w tym momencie ciężko byłoby Wam. E, no, musiałbym to tłumaczyć, a do, dojdę do tego tłumaczenia w swoim czasie, czyli w następnym odcinku. Pierwsza rzecz: trzy decyzje. Tu jest taki poradnik, bla, bla, bla. E, wylądowaliśmy mniej więcej w takim, w takim rejonie. E, jak e, nasza granica w tym momencie, to są te. 6 pól można czy dwa cztery sześć pól na około naszego miasta tutaj w środku. Tu mamy jednostki dalej nie wiemy co jest. Widzimy że jakieś drogi odchodzą drogi są bardzo potrzebne i ważne w tym momencie. Natomiast Samej sytuacji strategicznej, która nas tutaj czeka i jakby pierwszym decyzją, które musimy podjąć, to zajmiemy się już w następnym odcinku. A na razie cóż, na razie dziękuję Wam za, za obejrzenie, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze wszelkiego rodzaju. Mam nadzieję, że ta forma, którą przyjąłem, przynajmniej początkowych odcinków, takich bardziej tutorialowych czy związanych z wyjaśnieniami, co, o co w ogóle chodzi, będzie w miarę OK dla was. Może mniej. Się będzie działo, natomiast więcej no, później pozwoli nam to po prostu ruszyć lepiej do przodu i Wam, mam nadzieję, też bardziej ułatwi śledzenie tego, co ja tutaj robię, jakie decyzje podejmuję i dlaczego tak, a nie inaczej. Przynajmniej takie jest moje założenie. Jak wyjdzie w praniu, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć.